Dziś EXP daje mi supermoce, strzelanie laserami z oczu, latanie, pierdzenie i wiele więcej. A wszystkich ich użyję, by pokonać bossa, który pojawi się na świecie w momencie, kiedy zdobędę już ostatnią umiejętność. Póki co jednak jestem słabiaczkiem, uwięzionym w obozie pillagerów, w tej bedrockowej klatce. Codziennie, z samego rana, pillagerzy zaprowadzają mnie do kopalni, gdzie jako ich niewolnik muszę kopać dla nich surowce. Jednak zaraz, kiedy zdobędę pierwszy poziom, wszystko się odmieni, bo wtedy odblokuję pierwszą moc, która, mam nadzieję, że pozwoli mi się uwolnić. A teraz zostaw suba czołem, jeśli chcesz odblokować swoje trzecie oko i oglądaj tę epicką przygodę. Tak, to jest totalnie kolejny dzień, panie pillagerze. Proszę mnie wypuścić, rzeczywiście, już idę do roboty. Pan się nie dyga, ja stąd nie ucieknę. Miłosz, uważaj na niego, chyba znowu tak, zjadł jakiegoś robaka. Nie, ja tylko żartowałem, jestem komediantem, naprawdę. Tak więc to jest ta kopalnia, a ten drań będzie mnie... Tak, ten drań będzie mnie pilnować, tak. Szybciej, bo ogórki mi skisną. Dobra, kurde. Idę kopać węgiel. To jest moja praca, dokładnie to idę robić. Nic nie kombinuję. Tak naprawdę dużo kombinuję. Z jednej strony mogłoby być gorzej, ale tak naprawdę kopanie węgla daje naprawdę dużo expa, bo właściwie już mamy pierwszy level i odblokowałem pierwszą umiejętność. Moc zmiany wielkości. Jak to ma działać? Stałem strzałki. Powiększ się, pomnieś się. Okej. Co testujesz, paruwo? Nic nie testujemy, kopię węgiel. Ja kopię węgiel. Wszystko jest dobrze. Aha, to okej. Tak, tak. Wszystko jest w porządku. Okej, dobra, chyba poszedł. Dobra. Czeknę. O kurde, powiększyłem się. Czy klikam strzałki, to mogę się zmniejszyć albo zwiększać. Ojo! Dobra, jestem zdecydowanie za duży. Nie powinienem być taki duży w tej kopalni, bo z niej nie wyjdę. Zmniejszyłem się i to strasznie hardkorowo. Ale szczerze powiedziawszy, to nie jest najlepsza opcja. Bo teraz to ja stąd... Teraz to ja nawet nie jestem w stanie stąd wyjść. Plan jest taki, pokopię dalej tutaj węgiel i to co zrobimy, to nie ucieczka z kopalni, a ucieczka prosto z samego serca ich bazy. Dobra, szczerze powiedziawszy, to ja tutaj cały węgiel już wykopałem, tu nic nie ma, no z tej strony mógłbym jeszcze iść. No tutaj, tak, tutaj zostało jeszcze trochę węgla, ten węgiel jeszcze powinienem wdobyć. Tutaj coś jest! Nic tu nie ma, wracaj do roboty. Dobra, okej. Kurde, kop no węgiel, albo w sumie nie kop, nie nadajesz się do niczego, rozumiem. Nie wkurzaj się tak, co ty robisz? Dobra, to chyba jest koniec pracy. Spoko, proszę bardzo, węgiel, wasz kamień, wszystko oddałem, pochodnie sobie zachowam. I tak, wracamy do klatki. Wracam do klatki po moją rację żywieniową. Mam nadzieję, że dostanę... W ogóle jak żwawo chodzisz dzisiaj. Panie Czesławie, co się z panem dzieje dzisiaj? Chyba jakieś nowe witaminki pan zaczął wcinać. Co? Chyba tak. Nie wiem, gdzie się co robi z rękoma? Kto tak chodzi? Tak, już nareszcie jestem w mojej wygodnej klatce. Możesz iść wracać do swoich ulubionych czynności. Posłuchał się. I wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby uciekać. Zwłaszcza, że te wszystkie dranie gdzieś sobie poszły. Więc to jest dobry moment, żeby zmniejszyć się i stąd po prostu zwiewać jak najszybciej. Jestem super mały, a to oznacza, że jestem przecież super wolny. Szybko weźmy jakieś żarcie, bo cokolwiek dosłownie nam się może przydać. Dobra, marchewki, ziemniaki, siekiera i drewno. Tak, to wszystko brzmi jak coś, co się przyda. Okej, nie, to nie jest to, na co się pisałem. Czy ja jestem w stanie przeskoczyć przez mury? Tak, jak najbardziej. Nara! Oh man, jestem super szybki. A jeżeli się jeszcze zwiększę bardziej, to jestem jeszcze szybszy. I w ten sposób nawinąłem z ich obozu. Pierwsza umiejętność jak najbardziej się przydała. Ja tutaj jeszcze wrócę, bo będę chciał pomścić mnie za to wszystko, co mi robiliście i kazaliście mi pracować w kopalni węgla. To nie należało do najprzyjemniejszych czynności, ale na szczęście jest to za nami. Dobra, skoro jestem taki duży, to powinienem znaleźć jakiś mądry, odpowiedzialny sposób na ekspienie, lepszy niż bicie konia. Czasem najprostszym sposobem, żeby zdobyć doświadczenie, jak się jest gigantem, to jest latać po polanach i zabijać bezbronne stworzenia. Piąty level! Odblokowano moc kontroli grawitacji. Czy ja coś mam? Mam w ekwipunku! Gravity Gun! Yo, co to znaczy Gravity Gun? Znaczy ja kojarzę Gravity Gun. Czy to jest Gravity Gun w Minecraft? To jest Gravity Gun w Minecrafcie. A tam jest wioska! Przetestujmy to tam. O, czy ja mogę tym Gravity Gunem strzelać jakoś? Mogę strzelać! Okej, biedne, bezbrodne stworzenia, którymi będę od dzisiaj miotać w powietrze. Jestem najgorszy. Szplon jest biegle. Ale nie, czy to będzie się opłacało, bo dostałem zero expa za zabicie tej owcy. A ty go? Ale wyglądasz coś dzisiaj niemrawo. Czy ciebie też mogę podnieść i wrzucić w górę?
Czy to zadziała? A, nic mu się nie stało, dosłownie nic. Chyba golemy są odporne na upadki. Ej, mogę też zbierać bloki. Siup! Okej, mogę nimi też strzelać. Fajnie. Ta moc może być przydatna, jeszcze nie wiem do czego. Na pewno do bardzo destrukcyjnych pomysłów, takich jak to, co właśnie teraz praktykuję. Jestem ciekaw, czy to działa na serio wszystko. Takie narzędzie na pewno można wykorzystać w jakiś nielegalny sposób. I zaraz przekminie w jaki. Ale najpierw, Mordko, chciałbym się pohandlować, bo chcę zobaczyć już, jakie kolejne epickie moce będziemy w stanie tutaj dostać. Za marchewy to się nie przehandlujemy, tak się składa. Kolego, za buraki również nie. A właśnie tak. 7 level. Dobrze. Coś dostałem, nic nie dostałem. Ale chcę już zobaczyć, co mnie czeka dalej. Więc przepraszam bardzo, muszę rozebrać ten dom, bo muszę go przekształcić w piecyk. Czy mam czym przepalić? Tym mogę przepalić. Piórkiem da... Nie, piórkiem się nie da przepalić. A ziemniakiem? Nie da się przepalić ziemniakiem. Że też skubańcom oddałem cały węgiel. A jak w tym piekarniku przepalają mi się mięska, to chcę sprawdzić, jak wielki mogę być maksymalnie. Okej, dalej się nie mogę powiększyć, ale jestem po prostu gigantem. I mogę się wdrapywać bez problemu, nawet bez skakania po górach. Całkiem OP. Jak mogę być mały? Bardzo mały. Mam jakieś 3 piksele wzrostu. Dobra, starczy tych głupot. Dawać mi mojego expa. A do tego solidnie zgłodniałem. Niewiele mi brakuje do 10 poziomu. A zakładam, że wtedy na taką okrągłą liczbę coś się powinno móc stać. Chyba uda się to dobić po prostu przepalaniem żarcia. Pożyteczne z pożytecznym. Ze smacznym. Smaczne ziemniaczki, pożyteczny exp. Wszystko cace hula bangla. Ej, ty! Ty, gościu! Ty możesz sprzedać muszlę za 5... Co to za... Oszustwo. Oszustwo, tak, ale nie, w sumie takie gziby to ja mogę kupić, bo mamy trochę zbędnych szmaragdów. No i nice! 10 poziom! O! Odblokowano moc wyczuwania czarnej magii, K. O, dobra, czarodzieju, dziękuję, ale w sumie wiesz co, jak, skoro już mam ten 10 level i tych smaragdów pewnie nie potrzebuję, to nie wiem, to może sobie kupię więcej tych gzibów jeszcze. Albo takich lian, one są mi points niepotrzebne, to jest straszny skam. Ale pozbyłem się szmaragdów i mamy duży poziom. A teraz kliknijmy K i zobaczmy, jak to działa. K, okej, mam laga. What? Co to jest? Co to jest? Wszystko jest czarno-białe, ale nie to. To jest kolorowe. Co to jest? Czy to jest ta czarna magia? Kliknę K. O, to wtedy się wyłącza. Normalnie, klikam znowu K. Znowu to działa. A to musi być ta czarna magia. Bo przecież to miałem niby wyczuwać. O, co biega? Co to znaczy, że tu jest czarna magia? Czy to mnie gdzieś prowadzi? Tak to wygląda, jakby to mnie gdzieś prowadziło. Jakby robi się z tego taka powoli ścieżka. No, bez kitu, ścieżka. Ale ja tutaj strasznie dużo naśmieciłem. Ja przepraszam was, osadnicy. Przepraszam was bardzo. Dobra, uciekam stąd. Dziękuję bardzo za posiłek, za wszystko. Lecimy za dziwnymi świetlikami. Nic już takiego nie widziałem w Minecrafcie. Co to jest? Tak się zastanawiam, czy to jest na pewno mądry pomysł iść za jakimiś świetlikami z czarnej magii. W sensie, czy to, że umiem wyczuć czarną magię, oznacza, że powinien się w to wpakować bagno? Nie wiem. Jedyne moje moce tak naprawdę póki co to jest zwiększanie się, strzelanie krowami w powietrze, co... Tak, jest dosyć imponujące, ale nie daje mi nic poza kotletami. No i wyczuwanie czarnej magii, czyli wyczuwanie czegoś, co mnie potencjalnie może zabić. Dobra, a my dotarliśmy do... Co to ma być? Wyłączę to. Jakiejś jaskini zabetonowanej, zabedrokowanej. No i co, no nie zniszczę tego, ale mogę to chyba... Mogę to wyjąć Gravity Gunem. Wiedziałem, że będzie jakiś bezczelny, nielegalny sposób, w którym mogę wykorzystać Gravity Guna. Co się stanie, jak rzucę bedrokiem w czarną... Magię, jo, wypada. To jest rzeczywiście najczarniejsza magia. Właśnie na survivalu dostałem bedrock. To jest totalnie nielegalne, słuchajcie. Gdyby w Minecrafcie istniała policja, to już dawno by mnie zgarnęli. Nie tylko za to, ale dobra. To ja w sumie nie wiedząc do końca, co mnie tam czeka, zbiorę sobie kilka tego bedrocka. Nigdy nie wiadomo. Kto wie, czy na 12 poziomie kolejną mocą nie będzie utracenie zdolności kontroli grawitacji. Znaczy wątpię, żeby takie coś było. Te moce są naprawdę fajne. Ale lepiej być gotowym na wszystko. Co to za miejsce? Jedyne co wiem, to że to tu nie powinienem chyba raczej być. To wygląda na zły pomysł. Wchodzić w takie miejsca, jak są pajęczyny, jak jest wyczuwalna czarna magia. Jakieś pochodnie czarnej magii i... Coś, co we mnie strzeliło. Mówi mi, że tu nie powinienem się znajdować. Dobra, czy ja powinienem walczyć z siekierą, czy tym? Bo tam coś mi chce zabić, na pewno coś mi chce zabić. Co to ma być do jasnej ciasnej? Ty miotasz miodem. Nie, miodem. Co ja gadam? Miotasz miodem? Da się miotać miodem? Pewnie da się miotać miodem. Dobra, ale ja to mogę też miotać. Ale czy to...
czy coś zrobi, to mu nic nie robi. On sobie nic tego nie robi. Au! Okej, dobra. Po prostu może powinienem cię nawalać siekierką? Czy to zadziała? Jakoś sobie z nim... Ej, szkielety! No ładnie. Ej, te szkielety same ze sobą się biją. Ej, ale ciebie nikt nie zapraszał na imprezę. O, widzę, że się oni świetnie dogadują. W takim razie, gdzie dwóch się bije, tam ja się biję też z tobą, frajerze. O, to nie było trudne. O nie, szkielet, cała naprzód. O, okej, dobra. Jesteśmy cali. Co to było? Ten dziad prawie nas zamordował, właściwie jego szkielety, które zostawiły po sobie śmietki. Co to jest? Okej, to wygląda jak coś wartego zebrania. Wygląda jak coś z ametystu? Order's Wand. Odblokowano moc nekromanty. Aha, to ja walczyłem z nekromantą. Dobrze wiedzieć. W sumie tak mógł wyglądać nekromanta. To ma sens. Jakiś taki dziwny potwór. Czy ja też teraz tak wyglądam? Nie, ja tak nie wyglądam, na szczęście. Uff. Nadal jestem dziwnym panem w garniturze, który chce coś ci sprzedać. Zostawienie łapki w górę. Ja mam to kliknąć i ta różdżka, z tego co rozumiem, może służyć do wydawania rozkazów. Jeżeli zyskałem moc nekromanty, to muszę umieć w jakiś sposób przyzwać jakieś szkieletory. Czy coś tutaj... Ej, tu są szkieletory! Tylko jakieś takie małe. Nie wiem, czy to przez to, że jestem małym nekromantą. Ej, to są takie same kraty jak te, w których mnie więzili. Czy mogę ich się pozbyć Gravity Gun'e? No chyba tak, skoro Bedrocka jestem w stanie się pozbyć, to tak! Oczywiście, ej, ziutki, jesteście wolne! Halo? Jesteście wolne, czy wy... O, wychodzicie. Tak, wychodzicie? Czy te zbroje to jakby skoro zabiliśmy nekromantę, czy możemy już wziąć? Wy teraz się mnie słuchacie teraz, tak? Czuję się jak pani z przedszkola. Te ziutki są takie małe i takie mało responsywne. Czy wy jesteście krasnoludkami, czy bardziej syrenkami? Grzybkami, muchomorkami. Łosie, jelenie, sarny, dziki. Nie wiem, jak się nazywa wasza klasa, ale ja będę od dzisiaj waszym przedszkolankiem, więc musicie mnie słuchać. Żebyście dobrze wiedziały o tym, kto jest waszym przedszkolankiem, to założę strój każdej przedszkolanki. Teraz już wyglądam jak typowa przedszkolanka, nie? Dawno byłem w przedszkolu, nie pamiętam, cholera. Ale no chyba tak, to jest przedszkole szkieletów. A to jest moja pałka, czyli rózga na bicie małych, niegrzecznych mikrobów. Mikrobów. Wy jesteście mikroby. Tak waszą klasę nazwiemy. Czy ja was mogę ubrać w kubraczki jakieś? O, mogę was ubrać w kubraczki. Ej, wyglądasz głupio. Strasznie głupio. Ale dobra, bo jeżeli to są szkielety, to zakładam, że jeżeli nie założę im czapeczek, to one biedne i głupie na słońcu się po prostu spalą. A tego nie chcemy, bo wtedy przyjdą rodzice tych małych mikrobów i dostaniemy pozew. To tak działa. Można chyba pozwać panią przedszkolankę, nie? Za spalenie dziecka na słońcu. Na pewno można. Yo, what the hell? Co jest grane? Czemu wy się... Aha, ja walnąłem to i wy się rzuciłyście na to. To może być całkiem ciekawe rozwinięcie sytuacji. Jeśli mam moją prywatną armię, przedszkolaków, ale armię, to może będę w stanie zrobić coś nareszcie z tymi dziadami, którzy mnie więzili w klatce z Bedrocka. Zemsta jest słodka i zaraz się o tym przekonamy. Dobra, to by dam już to, bo mi się skończyły te fajne mieczyki. Czy całe przedszkole będzie szło za mną, jak będę chciał wyjść stąd? Tak, dają radę. Część mam wrażenie, że spadła, ale... Ta część tych prymusów idzie całkiem wytrwale. No dobrze, dobrze. Nie palicie się na słońcu, to jest dobry znak. No i co wy właściwie mikroby możecie zrobić? Czy poradzicie sobie na przykład z kurczakiem? Co, zrobicie coś mu? Yo, czy ten kurczak go bił, czy... Nie, one same się biły chyba. Ej, cała armia poszła na kurczaka, ale one nie są w stanie nic mu zrobić. Boże, jakie one są... Coś dziwnego wyleciało, widziałem to. Nawet dostałem jakiegoś ducha. Nie mam blanego pojęcia, po co mi to jest. Zjem to może na kolację. Okej, jak zrobiliście to z kurczakiem, to zrobicie to z krową? Słuchajcie, ja muszę to przetestować najpierw. Zanim pójdziemy do pillagerów, to trzeba zobaczyć, czy one w ogóle są w stanie zabić, nie wiem, krowę. Póki co im to średnio idzie, bo tamte chyba ugrzązły tutaj. Co wy robicie? Co ty, przeskoczyć? Jajko chcecie? Po co wam to jajko? Nie prosiłem was, byście zbierali jajek. Zabijcie krowę. Zabiją krowę? Nie, ta krowa jest szybsza od nich. O Boże, jaka to jest masakra. No dobra, ale finalnie zabijają. Finalnie zabijają. Z pillagerami może też sobie poradzą. Chciałbym tak myśleć. Więc po kolei musicie zabić wszystkie te krówissima. Dacie radę? Mam nadzieję. To jest jakiś sposób na XP. Nie wystarczy, że podchodzę do krówki, raz ją pacnę, one ją zaraz zabiją, a ja dostaję troszeczkę expa. Ale czy one pokonają tych pillagerów? Nie wiem. Ciężko stwierdzić. No aż się udało zebrać 14 level. Czy z tym ziutem sobie poradzicie? W sumie to nie wiem, na ile on jest silny, bo to jest golem, ale z gliny, z błota, gówna, nie wiem. No ale coś tam go nawalają, już zaczyna ziomek pękać.
spać. Dobra, ej, jo, dobra, 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 to jest niebezpieczne, to jest zupełnie niebezpieczne, to był głupi pomysł, czemu ja biję golema, nawet jak jest jakiś dziadowy. No dobra, ale coś tam z niego wypadło, lina. A tak w ogóle, to zrobiła się w międzyczasie noc, ale to dobrze, bo przetestujemy to na zombiakach. No chyba z takim zombiakiem sobie poradzicie, dobra, coś wypadło, a ja dostałem trochę expa, więc nawalajcie. Ej, one same nawalają takie zombiaczki, elegancko. Pillagerów w takim razie też nie będę musiał ich zmuszać, żeby atakowały, tylko same się tym zajmą. A teraz test na to, czy jesteście dobrymi przedszkolakami. Czy zabijecie taką piękną owcę? Znaczy, co jak? To nie jest owca, to jest lama. Zabijecie lamę, jesteście bardzo złe i niedobre. Czy w sumie ja nakazałem wam robić? Ale bijcie tego zombiaka! No i super, ale pluje to mnie, a nie ich. O nie. Chyba ktoś tu zginął, bo wypadło bardzo dużo itemków. Niedobrze, moi drodzy, straciliśmy dzisiaj przedszkolaka. Dobra, wolę myśleć, że to było wszystko przez to, że zabiliśmy tego golema i ten golem jakoś się uszkodził przy tej okazji. Dobra, bijemy zombiaki! Mamy 15 level! Odblokowano moc strzelania laserem. Dobra, yo. Moc strzelania laserem brzmi kozacko. Ale wolę nie testować w nocy już, bo stracimy więcej szkieletorków, w sensie tych przedszkolaków, mikrobów. Dobra, wychodźmy to przetestować. Jak strzelać laserem? Nie było żadnego przycisku, ej. Szkielety? Gdzie wy jesteście, szkielety? O nie, wy się taplacie, taplacie się w bajorku? Czy wiecie, kto wlewał tam co do tego bajorka? Nie wiecie, więc nie róbcie tego. Dobra, czy ja mam coś w ekwipunku, czego wcześniej nie miałem? Tego! High Power Laser! Yo, o co biega? Wygląda tak zaczarowana, ale... O nie, to jest zły pomysł. Szkieletki, nie dajcie się, nie dajcie się ogórkowi! Bijcie go, szkieletki! Oh no, co tu się odwaliło? Całą armię mi zabił. Najgorzej! Zostałeś jedyny! Mam nadzieję, że u nekromanty możemy przyzwać jeszcze więcej tych szkieletów. A ten laser jak ma działać? Ten laser tak ma działać! Laser, którym strzelam z oczu, kopie dosłownie wszystko! Ej, to jest mega OP, zwłaszcza, że mogę kopać rudy, a z nich normalnie wypada exp. Dobra, oficjalnie to jest najbardziej kozacka umiejętność, jaką dzisiaj dostaliśmy. Dosłownie w kilka sekund udało się zdobyć poziom, co jest dosyć fajną wiadomością. I w ten sposób w kilka sekund mogę dokopać się do bedrocka, którego czysto teoretycznie mogę wydobyć nadal gravity gunem. Tak, to jest kolejna rzecz, której się nie powinno robić nigdy w grze, zwłaszcza na survivalu. No ale skoro mamy już taką możliwość, to trzeba zobaczyć. Dobra, ja tam nie wchodzę, bo nie jestem idiotą. Znaczy... Dobra, misja teraz jest taka, że chcę się powiększyć i szybkim krokiem znaleźć znowu te ślady czarnej magii i trafić do nekromanty. I doprowadza mnie to ponownie do tego miejsca. Okej, mogę więc wyłączyć tą moc i wchodzimy do środka. Czy jest tu jeszcze jakiś szkielet? Myślałem, że ty jesteś bobkiem. Ty nie jesteś bobkiem, ty jesteś płotkiem. Poza tym pokojem i tym, wydaje mi się, że tu nic nie ma, gdyby nie to, że do tego miejsca, tak samo jak po drugiej stronie, prowadzi dróżka. Więc czy to nie oznacza, że za... że za tą ścianą jest dosłownie to samo, co było za tamtą. Zebrałem i uzbroiłem armię przedszkolaków. Czy wszyscy mają swoje mieczyki? Wszystkie dzieci mają swoje mieczyki. Bardzo ładnie. Nawet masz glinę. Nie wiem skąd, ale masz glinę. I wyruszyliśmy już tym razem prosto na obóz pillagerów. Zemsta będzie słodka, jeśli ich wszystkich nie pozabijają. Dobra, skurczybiki tutaj są. Czy cała klasa też jest? To jest dobre pytanie. No niby jest, niby wszyscy są. Dobra, to robimy w ten sposób. Zrobię nam tutaj troszeczkę lepsze wejście do środeczka. Siup! Ten sposób. Ej, yo! Szkielety, wy to się macie tutaj bić chyba, co? Pyk, atakujcie ich! Dobrze. O kurde, dobra, ten Irokes gość jest trochę niebezpieczny. Ej, jest trochę bardzo niebezpieczny. Czy ja mogę ciebie choćby... O! Mogę coś takiego zrobić. Ej, wy go chcecie bić? Ej, nie bijcie go, patrzcie, on zaraz zginie. Puuu, zginie? O, zginął, dobrze. Gravity Gun na propsie. Dobra, cała naprzód, yo! Okej, kolejny ziutek, nie ma go. O, zaraz mnie też nie będzie, jeżeli wy nic nie zrobicie, szkielety. Czemu wy jesteście takie wolne? Jesteście 3 razy wolniejsze niż ten ziomek z siekierą. No świetnie, dobra, nie ma go. Zabiliście, jestem was dumny. A ja mam mało serduszek, ale obóz wygląda... Nie jest oczyszczony. Bijcie go, Dobrze! No! Ej, a ten gościu jest przerażający! Ej, dobra, weźcie go bicie. Ej, one serio go biją. Ja go po prostu ułożyłem tutaj, on nie może nic zrobić, bo jest pod wpływem grawitacji i... pięknie go zabiły. Ale chyba też nie wszystkie przeżyłeś, co? Dobra, od dzisiaj to jest wasz obóz. Możecie tutaj sobie stacjonować. I najlepiej umieścicie tam jakiegoś strzelacza, bo się zesracie z tego. Dobra, one chyba nie ogarniają. One zdecydowanie nie ogarniają. Nie żebym ja ogarniał.
Trochę w to nie wierzę, ale wrócę do kopalni. Tak, tej samej kopalni, z której uciekliśmy na początku. Ale tym razem, kopiąc laserem, zdobędziemy szybciutko bardzo dużo expa. I w kopalni węgla, jak widzicie, możemy zdobyć całkiem pokaźne sumy expa. Nie no, elegancko. Za chwilę będziemy mieli 25 poziom, widzowie. Co jest w sumie całkiem pokaźną liczbą. A nawet, widzowie, za sekundę mamy już level 30. Odblokowano moc latania. What? I to nie tylko 30 level. Mamy już, nie, mamy 30 level. 30 level, ale spokojnie moglibyśmy nabijać kolejne, ale chcę i tak przetestować najpierw moc latania. Tak, mamy jetpacka. What? Okej, zdejmę tą zbroję. I co, możemy... ja faktycznie mogę latać. Hej, to tak latać, tak fajnie latać, tak szybciutko latać. Pyk, pyk. Nie no, całkiem wypasione. Jak wlecę do wody, to nie powinno być... O, nie ma przypału, jest dobrze. W ogóle to nie jest takie proste. Ja tak latam, to wygląda kozak. Ale żeby tak... Oj, co to było? Co to jest za ziomek? Ej, ty! Ja muszę zdejmę tego jetpacka. Co ty właściwie... Co ty od... No super! To miał być ten boss.